Dzień dobry, Magdalena cholewka stafińska witam Państwa w kolejnym odcinku OSOS Tutor. W dzisiejszym odcinku postaram się Państwu przybliżyć działanie i wyszukiwanie w TurboBLOS w systemie KS Somet. W ostatnim czasie wprowadziliśmy nową jakość wyszukiwania w bazie BLOS w systemie KS Somet. Użytkownicy korzystający z TurboBLOS z pewnością zauważyli istotne zmiany. Aby przełączyć się z lokalnej bazy na TurboBloss i odwrotnie, należy kliknąć niebieską chmurkę, znajdującą się po lewej stronie, tuż przy sposobie szukania paska wyszukiwania. Co charakteryzuje TurboBloss? Szybkość. Turbo w nazwie nie jest tutaj przypadkiem. Średnio wynik trafia do użytkownika niezależnie od zapytania poniżej 1 sekundy. Trafność wyników jest większa dzięki ignorowaniu literówek i błędów we wprowadzanej frazie. TurboBloss toleruje pomyłki, poprawia za nas drobne błędy, domyśli się o co nam chodziło. Ponadto w TurboBloss jak dotychczas dostępne jest oznaczanie kolorem produktów refundowanych oraz tych z kategorią dostępności RPW. Ograniczono ilość zbędnych wyników na stronie. Często będzie tak, że zamiast długiej listy podobnych wyników, TurboBloss pokaże krótką, ale za to bardziej dopasowaną do zapytania. Brakuje na niej wyników? Wystarczy napisać coś więcej, a wynik będzie rozszerzony. Im więcej wpiszemy, tym lepszy wynik uzyskamy, podobnie jak w wyszukiwarce Google. Szukamy czegoś na zatoki? Wpisujemy w wyszukiwaniu zatoki i otrzymujemy wynik. Szukamy mniszka. TurboBloss wie, że taraksacji to mniszek. Prosimy spróbować. Zwiększyliśmy precyzję wyszukiwania dzięki rozpoznawaniu synonimów i skrótów. Nie ma znaczenia, czy piszemy ins czy insulina. TurboBloss znajdzie i to, i to. Wyszukiwanie pieluchomajtek też nie jest już problemem. Nie trzeba już zgadywać, jak jest zbudowana nazwa. Po prostu piszemy i jest. Dodatkowo wiemy, które produkty są dostępne w aptekach. TurboBloss potrafi pokazać produkt, którego dostępność na rynku jest powszechna, i odróżnić go od produktu, który może być trudnoosiągalny. Wskaźnik dostępności aktualizowany jest codziennie i pokazuje rzeczywistą sytuację, a nie tylko formalnie odróżnia to, co jest zarejestrowane, od tego, co archiwalne. Wskaźnik dostępności według tomalek przybiera cztery kolory. Zielony oznacza, że produkt jest najbardziej dostępny na rynku. Pomarańczowy wskazuje na umiarkowaną lub średnią dostępność, a czerwony to słaba dostępność produktu na rynku. Szary brak informacji o dostępności produktu. Jeden produkt znaleźliśmy, a teraz chcemy wyszukać inny? Przecież nie będziemy tego kasować literka po literce. Użyjmy klawisza Delete na klawiaturze i od razu wpisujmy nowe zapytanie. Obecnie wyróżniamy trzy sposoby szukania: dostępność według tomalek, ogólny oraz polskie najpierw. Co ważne, TurboBloss zapamiętuje wybrany sposób szukania, dzięki czemu po ponownym otwarciu okna sposób szukania będzie zgodny z ostatnim ustawieniem. Mam nadzieję, że zmiana sposobu wyszukiwania na TurboBloss pozytywnie wpłynie na państwa odczucia. Dzięki TurboBloss Wystawimy receptę na produkt dostępny na rynku, dzięki czemu pacjent nie będzie miał problemu z jego zakupem. A wszystko za sprawą kolorowego wskaźnika, kto ma Uzyskamy wynik wyszukiwania szybko i precyzyjnie, oszczędzimy czas, ponieważ wyszukiwanie w TurboBloss jest proste i intuicyjne. Zachęcam do korzystania z TurboBloss w codziennej pracy i już dziś zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka OSOS Tutor.